Ekstraklasy Twente gra z Ajaxem. Stawką tego meczu trzecie miejsce w rozgrywkach Ligi Holenderskiej, a więc od początku naprawdę dobre, żywe widowisko. Już w siódmej minucie po zagraniu Bakir Cioglu na listę strzelców zapisuje się Blaise Nkufo. To jest już 19. bramka tego piłkarza w sezonie. Lepszy, skuteczniejszy jest tylko Afonso Avesz z Heerenveen. 1-0 dla drużyny Twente i taki wynik utrzymuje się do 21. minuty gry. Wówczas bardzo ładne zagranie do lewego skrzydła do Emanuelsona. Emanuelson na pole karne i tutaj potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności w polu karnym Klas Jan Huntelaar. To jest już bramka numer 13 w tym sezonie Klasa Jana Huntelaara i Ajax doprowadza do remisu. 30. minuta gry, rzut wolny. Wszyscy spodziewali się strzału Wesley Snydera, a tymczasem Klas Jan Huntelaar kompletnie nawet nie ruszył się na linii bramkowej. Sander Boszker 2-1 i bramka numer 14 w tym sezonie Klasa Jana Huntelaara. 45. minuta, zobaczmy, oto Ryan Babel. Ryan Babel przekłada piłkę na prawą, na lewą nogę, znów na prawą. Znakomite uderzenie techniczne, inna sprawa, że szalenie zasłonięty był bramkarz drużyny Twente Boszker. 3-1 dla drużyny Ajaxu w pierwszej części tego spotkania. Ajax już w zasadzie po doprowadzeniu do remisu absolutnie kontrolował tutaj wszystkie wydarzenia. Kapitalne przyjęcie Huntelaara w 75. minucie dało mu szansę na zdobycie trzeciego gola w tym meczu, a 15. w sezonie. Popatrzmy, jak pięknie zgasił piłkę Klas Jan Huntelaar. 4-1 Ajax wygrywa na stadionie w Enschede.